Cześć. Dzień dobry. Witamy w kolejnej tygodniówce. No i ten tydzień już trochę był ciekawszy od poprzednich, no bo była premiera, nie? To znaczy chodzi ci o tą jedną podwójną Xiaomi? Tak, 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 no to była ważna premiera, no bo jednak to są nowe Xiaomi, co to znaczy, nie tak, dla nas. Tak naprawdę to by nie była, to nie jest taka podwójna premiera znowu, dlatego że jeden to jest właściwie... Rebranding. Dokładnie. Rebranding. Zmienili nazwę po prostu. Dokładnie. Tutaj mówimy, że to jest Redmi Note 5, a tak naprawdę to jest Redmi 5 Plus, tylko że w Indiach się nazywa inaczej, no i ta premiera, słuchajcie, co ciekawe, odbyła się właśnie w Indiach. Tak, oba Note, zarówno piątka, jak i 5 Pro pojawiły się rzeczywiście właśnie w Indiach. No wiadomo, to jest pierwszy rynek, na który trafią, czy trafią do nas. Kurczę, ja na razie nie wiem, widziałeś coś na ten temat? Nie widziałem, no nic. Właśnie. Właściwie można by się było zastanawiać, oba są 6-calowcami, jeden ma troszeczkę lepszy procesor, bo obu są 600, zdaje się, nie? Tak, tylko ten Pro, ten model Pro jest ma 636. Ten nowy procesor. 636, tak. To jest podobno pierwszy telefon z tym procesorem komercyjnie dostępny. Tak, bo ja dodawałem go specjalnie dla niego. No więc właśnie. No i różnią się pamięciami, bo w tym drugim jest w ogóle śmiesznie trochę, bo mamy do wyboru dwie wersje RAM-u, 4 albo 6. Ale pamięć wewnętrzna jest zawsze taka sama, 64. Tak. Z kolei w tym pierwszym, czyli bez Pro, jest wybór i RAM-u, i pamięci wewnętrznej, bo tam no jeszcze jest... No i Pro ma podwójny aparat z tyłu, zdaje się, no, prawda? Tak, dokładnie, przy czym... 12 plus 5 ma Pro, tak? A ten zwykły ma chyba 12 po prostu. Tak, no i przedni aparat Pro jest też lepszy, bo 20-megowy, ale tak. Ja zwróciłem uwagę, że tam te obiektywy to raczej są ciemne, bo wszystkie mają przysłony powyżej 2, tak. I dwa chyba mają. Najlepszą, co ciekawe, najjaśniejszy obiektyw to ma ten pomocniczy aparat z tyłu. Ta piątka. Ta dodatkowa matryca. No także, wiecie... No... Ja bym, kurczę, nie wierzył. Jak czytam te opisy, szczególnie na stronach chińskich i hinduskich, wydaje mi się, że tam edytorzy się nie do końca przykładają do przedstawienia tych danych, w związku z tym to może być naprawdę bardzo różnie. Tak, no ale też, słuchajcie, to są też tanie telefony, więc ja bym tu nie oczekiwał jakichś, nie wiadomo, jak nadzwyczajnych możliwości fotograficznych. Baterie chyba są w ogóle takie same. Tak, są 4000 mAh baterie. No bo jest ten sam wyświetlacz, czy są podobne procesory o podobnym zapotrzebowaniu. Wyglądają podobnie te telefony, także... to są tanie telefony, bo najdroższy z tych wszystkich, czyli ten najbardziej wypasiony Pro to jest 900 zł, a wszystkie pozostałe no to są dużo, dużo tańsze, bo tam od 500 zł z groszami się ceny 530 zaczynają. 530 do 635, tak jak wyliczałeś. Tak, przy czym to jest no, na żywo przeliczane z rupii, więc... Tak, nadal w Polsce, gdyby były, będą droższe. Liczcie, że to nie będą te ceny u nas, gdyby się te telefony pojawiły. Ale no... Co, no Xiaomi zrobiło to, co zwykle robi, czyli takie value for money, dużo telefonu za stosunkowo nieduże pieniądze, no i w sumie... Tak, specyfikacje nie są najgorsze. Ja akurat narzekałbym pewnie na aparaty, gdybym wziął do ręki, dlatego że Xiaomi nie słynie rzeczywiście z dobrych aparatów. Także nie ma się co spodziewać, że one przebiją te dwunastki, które w tej chwili u nas na rynku są. No ale cóż, no życzymy, żeby robili postępy i żeby następne aparaty im wychodziły lepiej. Ale wiesz, to są tanie telefony. No kupując tani telefon też nie można oczekiwać, że to będzie poziom fotograficzny flagowców. No, tak, ale słuchaj, przecież nie myślimy w ten sposób. Słuchajcie, użytkownicy telefonów nie myślą w ten sposób. Jeżeli w Samsungu S8 mają matrycę 12 megapikseli i w Xiaomi mają matrycę 12 megapikseli, tak, to myślałem, że to każdemu się zdaje, że będzie to samo. Natomiast mało kto myśli rzeczywiście o optyce, mało kto się zastanawia nad tymi cyferkami dziwnymi, które nie wiadomo, co znaczą tam. A jeszcze oprogramowanie do tego. Tak, a do tego jeszcze rzeczywiście dochodzi oprogramowanie, bo no, może być bardzo różne. Wiemy to dlatego, że te same matryce, te same jakby całe moduły optyczne, które są w jednych telefonach i działają świetnie, w innych działają średnio. Tutaj bryluję ja za każdym razem, wspominam Sony, które robi najlepsze moduły fotograficzne, natomiast te aparaty w ich smartfonach po prostu no, odbiegają od tego, co robią w innych smartfonach, innych marek. Stąd mam trochę do nich pretensje, bo szkoda. No, po prostu zostawmy szkoda. Już może to biedne Sony. Może się nad Samsungiem chwilę popastwimy.
poszedł update. Mówiliśmy o tym tydzień temu. Mówiliśmy tydzień temu o update'cie i ostrzegaliśmy. Słuchajcie, dajcie najpierw przejechać na się innym. I rzeczywiście wyszło tak, że update okazał się nieco przedwczesny i Samsung go szybciutko wycofuje, dlatego że no, spowodował butlupy w smartfonach, no, na których został update zainstalowany. Macie super smartfona, kurczę, on wam się restartuje co chwilę. Tam, gdzie ludzie już pościągali, on ma być automatycznie usuwany przez oprogramowanie. Nie, no wiadomo, może się coś czasem nie udać. No, myślę, że też można troszeczkę tutaj pstryk w nos Samsungowi się należy, ale z drugiej strony też firma szybko zareagowała. To znaczy macie tutaj takie doświadczenie z gatunku tych takich najfajniejszych, dlatego że duża firma, której można by się było spodziewać, że przecież wszystko dopracuje, wszystko sprawdzi. Chociaż kurczę, z drugiej strony, jak sobie Note'a przypomnę, z tą baterią. Niemniej, można by się było spodziewać, że skoro płaci się duże pieniądze, skoro to jest marka renomowana, to rzeczywiście sprawdzą wszystko. Tymczasem okazuje się, że jest aktualizacja oprogramowania, gdzie ktoś rzeczywiście czegoś nie sprawdził, ktoś o coś nie zadbał, bo może nie wszystko się daje. Tak, się okazuje, to mi się nie da, wiesz. Ale to pamiętacie, powtarzamy wam właściwie non-stop. Tak. Poczekajcie, aż zainstalują inni, ci, którzy muszą zainstalować. Są testerzy, są ludzie, którzy się, deweloperzy, są ci, którzy się zajmują oprogramowaniem, oni instalują pierwsi. To nie chodzi o to, że ktoś się wkopie, a wy dzięki temu będziecie wiedzieli. Po prostu ktoś, kto zajmuje się tym zawodowo, powinien to wyczuć pobierze, wcześniej. Ale nie, chodzi mi o to, że wiesz, że ludzie, którzy na przykład robią oprogramowanie, pobiorą ten update, dlatego że muszą go pobrać po prostu, z tego żyją, sprawdzą i powiedzą wam, słuchajcie, tutaj producent się wkopał, popsuł to i to. Albo rzeczywiście zrobił tak, że w ogóle się system nie ładuje. Tak a propos update'ów i niespieszenia się. Wiecie, są zegarki, którymi można płacić. Mają NFC, przykładamy, płacimy. Super. Z tym, że oficjalnie to w przypadku Android Wear działa tylko w Stanach i w UK, w Wielkiej Brytanii. No i poszedł update. Poszło Oreo dla zegarków. No i tu akurat skarżą się na problem użytkownicy Huawei Watch 2. Ale podejrzewam, że inne modele, które mają NFC i umożliwiają płacenie, będą się zachowywały podobnie. Po prostu ta funkcja przestaje działać poza dwoma krajami, które wymieniłem. No bo Google oficjalnie tylko w tych dwóch krajach tą usługę oferuje, a w pozostałych to działało tak, no nieoficjalnie, ale działało. Więc też nie aktualizujcie zegarka, nawet jeżeli wam się wyświetli, że jest Oreo. Nie ma się co spieszyć, bo stracicie możliwość płacenia. Ze wszystkimi aktualizacjami warto poczekać, tak. Chyba że ktoś was do nich zmusza, tak jak Microsoft. Także mamy kolejny kamyczek do tego poletka pod tytułem nie spieszmy się z update'ami. Tak szybko odchodzą. Zobaczcie, tutaj was producenci nie zmuszają, o ile na PC-tach stacjonarnych chcecie czy nie chcecie, to te Windowsy będziecie musieli zupdate'ować. O tyle w przypadku telefonów, Bogu dzięki, smartfonów czy właśnie nosidełek, na razie nie ma takiej konieczności. Producent nie wymusza na was. Ale tego, to jest, wiesz, taka trochę psychologia. Chcę mieć coś najnowszego. Wiesz, mam to nowe, nowe na pewno jest lepsze, wiesz, takie. Zobaczcie po Samsungach, że po prostu się nie opłaca mieć najnowsze, bo to najnowsze nie zawsze jest najlepsze. To nie jest pierwszy raz, kiedy coś takiego się dzieje, dlatego że no, nie mówilibyśmy wam, gdyby update'y były za każdym razem dobre, to namawialibyśmy was oczywiście. Zawsze najnowsze oprogramowanie, będziecie na czasie, będą wam wszystkie aplikacje działały. Nie, tak nie jest niestety, moi drodzy. I ja powtarzam to do znudzenia, jeżeli coś działa, nie ma potrzeby tego wymieniać, chyba że się bardzo chce. No tak, tylko teraz zaraz producenci nam zarzucą, że tutaj krecią robotę jakąś robimy. A to robimy. Niech tam zarzucają, jeżeli ktoś ma rzeczywiście problemy z urządzeniem i serwis producenta radzi mu, że ostatnia wersja oprogramowania poprawia ten błąd, to tutaj my nie mamy nic do gadania. Natomiast możemy wam powiedzieć tyle, że update'y, które są robione, bardzo często rzeczywiście poprawiają jedne błędy, popełniają drugie, generują kolejne, dokładnie. W związku z tym, no mówię, jeżeli przeszkadza wam coś, co w danej wersji systemu nie funkcjonuje poprawnie i serwis producenta mówi, należy jak najszybciej zaktualizować, no to mówię, no to my nie mamy nic do gadania. No, natomiast cóż, trzeba zaufać im, jeżeli system działa wam na urządzeniu dobrze, naprawdę to nie bawcie się w aktualizacji. To nie kombinujcie. Dopóki działa. Nie ma sensu
usprawniać czegoś, co dobrze działa. No ale co, jedźmy dalej. Jako, że mówiliśmy no. w Oreo, to przy okazji w S9, tak? No. Przy okazji S9 Jola w tym tygodniu znalazła w stronę rumuńskiego Orange'a, w którym pojawiła się specyfikacja S9. Z tym, że pojawiła się specyfikacja też jakaś dziwna, bo ludzie podnieśli krzyk, że przeciek, ojej, trochę zbyt wczesny przeciek, dlatego że tam na przykład procesor był nie taki, jaki jest zapowiadany. Ale wiesz, jak to się mogło stać? Oni szykowali po prostu formantkę i puścili jakieś tam przypadkowe dane na... Dokładnie. Żeby później je ewentualnie pozmieniać i tyle. Mniej roboty mieć potem w momencie premiery. Także natomiast pojawiła się, S9 w GFX Benchu z Exynosem 9810. No tak, i w Geekbenchu potem, w Antutu jeszcze wypłynęły różne wersje są, wiesz? To znaczy wiem, że S9 w Geekbenchu się na pewno pojawiła, w Antutu to się pojawiło S9 Plus. S9 Plus. Natomiast w GFX Benchu pojawiła się z 4 GB, z 9810 Exynosem, a 9 Plus z kolei się pojawiła ze Snapdragonem. Ze Snapdragonem, więc kurczę, znowu ciężko porównać, bo różne procesory, różne benchmarki i tak naprawdę, no fajnie, że są przecieki, super, ale tak między Bogiem a prawdą, to nam one niewiele mówią. Czekamy, zobaczymy. Wiecie, jak to jest? Samsung instaluje w swoich smartfonach do tej pory we flagowcach dwa procesory. Albo Exynosa, swój własny procesor, albo Snapdragona. Najczęściej jest to podzielone rynkami. Stany dostają bardzo często Snapdragona, my dostajemy Exynosa. Bardzo często instalują różne aparaty fotograficzne, też już od 2 albo 3 nawet, zgodnie z moją wiedzą, generacji flagowców Samsunga. Instalowane są albo matryce, aparaty, moduły całe Samsunga, albo są instalowane Sony również. Już o pamięciach nie mówię, bo to doskonale wszyscy wiecie, że są różne w pojemności RAM-u, różne pojemności flesza i bardzo często również różni producenci, chociaż akurat tutaj w Samsung ma stały dopływ pamięci, także nie powinien się martwić, nie mniej czasem może zabraknąć. To tak wygląda. W związku z tym te specyfikacje są na tyle, na ile jesteśmy w stanie je rozpoznać. Tak? Jeżeli jest inny procesor, my zawsze o tym piszemy. Jeżeli są różne pamięci, oczywiście też. Z aparatami jest najtrudniej, ale tutaj przychodzi z pomocą, nie wiem, XDA Developers na przykład, albo ci, którzy rozbierają te smartfony i rzeczywiście sprawdzają, jakie moduły dokładnie są w środku. Stąd można się dowiedzieć. Będzie niedługo, słuchajcie, w przyszłym tygodniu, dobrze? Tak, w weekend. W przyszłą niedzielę, czyli od niedzieli najbliższej za tydzień. Przyszłą niedzielę będziecie mieli od nas relacje, będziemy bezpośrednio w Barcelonie na MWC, na premierze, w związku z tym zobaczycie co i jak. Także tygodniówki nie będzie. Tak, tygodniówki nie będzie. Będziemy w... Ale będą za to filmy z MWC, spróbujemy, może i nam się uda. Może nam się uda, bo będziemy w Barcelonie dosyć wcześnie, może zrobimy, nie wiem, pod Sagradą Familią albo na nabrzeżu w Barcelonie. Spróbujemy coś pokombinować, ale nie obiecujemy. Co tam jeszcze, słuchaj? No z takich drobiazgów, Alcatel potwierdził 3 nowe modele, też tam będziemy, też będą na MWC pokazane. Jesteśmy szczęśliwi, dlatego że Alcatel nas zaprosił na 24. 24 to jest na 2 dni przed rozpoczęciem targów MWC, także jest to bardzo wcześnie. To się dowiedzą. To znaczy nie, no o tym już dzisiaj pisały serwisy, w związku z tym to nie jest tajemnica. Nie jest tajemnicą również, że na tej premierze powinny się pojawić 3 smartfony, 2 stosunkowo proste, bo 3V i 1X oraz 5. Już bez idola. Bez żadnego czegoś. Bez to jest, pamiętacie, taki ciekawy telefon, który ma tak fajnie umiejscowiony wyświetlacz. On ma szeroką ramkę u dołu, wąską, odwrotnie, szeroką u góry, wąską u dołu, chyba metalową obudowę. Z tym, że to, co mówimy w tej chwili, to są doniesienia nieoficjalne. Tak, oficjalnie tak. Wiemy, że 24 prawdopodobnie się dowiemy, natomiast zgodnie prawdopodobnie z embargo, które będziemy musieli podpisać, informacje o tych telefonach dostaniecie jednak troszeczkę później. 25 z kolei są premiery Nokii. Jest premiera Nokii na przykład, tak? Jest 25 premiera Samsungów, jak już wspomnieliśmy, tak? Jest premiera no ale to już nie smartfonów, tylko raczej tabletów Huawei. Tabletów i padów, tak? Tu jeszcze wtrącę o Nokii, bo tak a propos, powiedziałeś o nowych Nokiach, to tak tylko szybko informacyjnie. 1 i 7, tak? Tak, Ivan Blass, bardzo taki popularny lidster i wiarygodny lidster.
komputer, to też jest ważne. Pokazał zdjęcia, w zasadzie rendery obu modeli. Link macie w opisie, sobie możecie zajrzeć i obejrzeć, jak te telefoniki to wyglądają. Są duże rendery dobrej jakości, tak, także jedynka wygląda na telefonik bardzo prosty, niedrogi, z niedużym wyświetlaczem, z niewielką rozdzielczością. 7 Plus z kolei, bo 7 już jest na rynku, to wiecie, od dłuższego czasu. No, 7 Plus. Ładny. 7 Plus z kolei wygląda całkiem ładnie, jest dosyć prostokątny, taki bez obły, Ramkę ma wyświetlacz 18:9 i dwa aparaty fotograficzne z tyłu, według tych renderów, które nawet Blast pokazał. Dzisiaj nawet jeszcze, słuchajcie, było zdjęcie na żywo tego telefonu, niestety tylko z frontu, nie ma tyłu, ale już front możecie przynajmniej zobaczyć, link również jest w opisie tego filmu. I powiem szczerze, że wygląda całkiem niebrzydko, mnie się nawet podoba. W porównaniu z tymi Nokiami, które są już w tej chwili na rynku, on wygląda według mnie korzystniej po prostu. Fajnie, ale wiesz co, co mi się bardziej podoba, no oczywiście o ile tak będzie wyglądać jak na renderach, nowy Xiaomi Mi Ty, Mix czekaj, dobra, poczekaj, chwilkę z Nokią jeszcze, dlatego że Jola z kolei też w tym tygodniu znalazła informację, że Nokia całkiem nieźle wypadła finansowo poprzedni rok. No fakt. Co prawda nie jest to informacja stuprocentowo pewna, bo ona wypłynęła na Twitterze i to no, mnie brakuje jakiegoś troszeczkę poważniejszego źródła. Trendforce chyba pisał. Trendforce robił badania. W tych badaniach miało wyjść. Ale Nokia idzie nieźle. Natomiast Nokia idzie nieźle, podobno, bo nie jest to stuprocentowo pewna informacja. Są na 11 miejscu w tej chwili, jeżeli chodzi wytwórców. Zbliżają się do Big Ten. I wyprzedzili według tego zestawienia, mówię jeszcze raz, na przykład Lenovo, które jest stosunkowo dużym producentem, jeżeli chodzi o Motorola. Czy HTC. Także dokładnie. Już zaczynają podgryzać takie duże tuzy rynkowe, także... Pamiętajmy o tym, że Nokia się sprzedaje, czy jakby duży nacisk jest położony na Chiny. No i przede wszystkim, tak? Chiny plus sentyment. Dokładnie. Te dwie rzeczy razem, to panie, Chiny nadrabiają ilością, bo w Chinach takiego sentymentu zdaje się dużego nie było. Ale wiesz, to jest europejska marka, na takiej samej zasadzie. To jest też trochę tak, że jakby to było byle co, to by się nie sprzedało. To jest na takiej samej zasadzie jak sentyment do wszystkich europejskich marek, ewentualnie mają Chińczycy. Ja powtarzam raz jeszcze, może to nie są genialne smartfony, natomiast są bardzo fajnie fizycznie przygotowane do trudów wszelkich. No szczególnie te wyższe modele, tak, od piątki w górę. No. Tak. Także... Mnie się one podobają, jeżeli chodzi nie tyle o design, co jeżeli chodzi o jakby rzetelność wykonania. Są porządne, fajne, zwarte konstrukcje, mocne dosyć. Dokładnie tak jest, jak mówisz. No ja zacząłem o tym ekscytować, bo kurde, no tak mi się podoba ten telefon, że o ja cię przepraszam. Znaczy mnie się podobał poprzedni duży, powiem szczerze. Wiem, czy nawet bardziej, nie bardziej od tego. Ten jest charakterystyczny o tyle, że ma w rogu aparat fotograficzny. Tylko w rogu i co najważniejsze, Jacek, bo tego to umyka. We właściwym rogu, tym górnym. Tak, mamy właściwie. Bo te dotychczasowe mimiksy musieliśmy obracać, żeby zrobić selfie. Trzymajcie do góry nogami. Niby pierdółka, ale wiecie, no jak coś tam robicie na ekranie i nagle sobie chcecie zrobić selfie, no to już się robi nieznośne, bo musicie ten telefon obrócić dopiero. Tu już tego problemu nie będzie, no i ekran będzie jeszcze większy, a ramka jeszcze węższa. No i wygląda to naprawdę killerowo. No i do tego specyfikacja. Oczywiście z przecieków, ale inaczej. Nie zawsze wierzę w przecieki, ale... Snapdragon 845 zdaje się, tak? To musi być mocny telefon. Będzie, i w sumie ten przeciek jest, ta specyfikacja jest przewidywalna. No Snap 845 z 6 albo 8 giga RAM-u jak nic. No i tutaj w przeciekach jest pamięć 256 giga. I być może w którejś wersji taka pamięć właśnie będzie zamontowana w tym telefonie. No i jeszcze jak do tego dodamy mega fajny wygląd i gdyby Xiaomi jeszcze się przyłożyło do aparatów, no to wam powiem, że chyba w końcu kurde się przełamie do tego Xiaomi i chyba sobie kupię. Mnie się bardzo podoba to, że nie poszli owczym pędem za wszystkimi, którzy robią przedziwne wcięcie z przodu w wyświetlaczu, tylko zrobili jednak z boku. Jest to bardzo fajne wyjście, dlatego że ten aparat jest dosyć skromnie położony. Tak, nie narzuca się, nie przeszkadza. Nie widać go po prostu w designie smartfona i to jest dosyć fajne. Tak. Z tym, że jednocześnie tutaj musi być malutkie oczko. Przednie aparaty na szczęście nie mają dużych obiektywów. Nie, więc właśnie nie ma problemu, w związku z tym nie ma tej kłopotu się ładnie chować. A tak skoro mówisz o wcięciu, widziałeś nowe Asusy?
są w przeciekach. No oczywiście będzie co? Będzie wcięcie w ekranie. A tył z kolei, no, niebezpiecznie przypomina iPhone'a 10, ale tu ja bym się mocno powstrzymywał z jakimikolwiek ocenami, dopóki nie weźmiemy tego telefonu w łapki i nie zobaczymy. A u Asusa też będziemy na MWC, więc też będziecie mieli, myślę, dosyć szybko i sprawnie informacje na ich temat i będziecie mogli zobaczyć i samemu ocenić, czy przypomina na, to to iPhone'a 10. Kiedy mamy Asusa 26? iPhone, nie. Asus jest, proszę ja ciebie, chyba we wtorek targowy, czyli to jest 27, o ile dobrze liczę. Nie mam kalendarza przed nosem, ale jakoś tak. Właściwie jesteśmy zaproszeni na wszystkie duże premiery. Polskie oddziały, dziękujemy bardzo zresztą każdemu polskiemu oddziałowi za to, że przychylnie rozpatrzył nasze prośby o wejściówki na różne konferencje prasowe. Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli uczestniczyć we wszystkich istotnych rzeczywiście imprezach dotyczących premier smartfonów i nie tylko, bo urządzeń mobilnych ogólnie. Nie wejdziemy na LG. No tak, LG nas nie chce. Na LG nie wejdziemy, dlatego że co roku są spore problemy, czy niemal co roku są spore problemy z wejściem na konferencje prasowe LG na ramach MWC i w Berlinie. Mamy dosyć duże problemy. Oczywiście będziemy się starali, bo... No, słuchajcie... Cóż, nasi przyjaciele z LG robią co mogą oczywiście, żeby nam umożliwić przynajmniej spróbowanie. No na pewno się starają, ale pewnie centrala widocznie nie widzi nas, nie widzi naszego rynku. Nie znamy akurat... powodów tak czy inaczej na imprezy LG. Znaczy się, wiesz co, ja mam pewne przypuszczenie, dlaczego teraz są problemy z wejściem, bo będzie nowy wariant V30 wzbogacony tylko o sztuczną inteligencję. Tylko. Tak, tylko. I być może że ten model po prostu nie jest przeznaczony dla na polski rynek. Na polski rynek. No dobrze, ale no to wiesz, to nie jest tak co roku, że urządzenia pokazywane tam nie są przeznaczone na polski rynek czy europejski. Także może ja po prostu ja tu jestem akurat daleki od tłumaczeń jest, no nie, sobie no, w ten sposób. Ja ich może nie chcę jakoś na siłę sprawiedliwiać, bo szczerze mówiąc, to jestem strasznie wkurzony, że nas tam nie chcą. Natomiast ja się troszeczkę zdziwiłem, że LG promuje jakby ulepszonym softem V30 jako smartfon ze sztuczną inteligencją. Nauczone doświadczeniem Huawei, które przy Mate 10 Pro, bardzo dobrych smartfonach, też próbowało promować sztuczną inteligencją i tym, w jaki sposób dziennikarze to odbierali, bardzo często śmiejąc się po kątach, że trudno u różnych producentów znaleźć prawdziwą inteligencję, dobrze, że jest chociaż sztuczna. Wydaje mi się, że nie powinni aż tak bardzo na to zwracać uwagę. LG robi to samo, co zrobiło Huawei, czyli ulepsza rozpoznawanie obrazu, ulepsza rozpoznawanie głosów w V30. Choćby po to, żeby można było telefonowi wydawać komendy głosowe, co nie jest dla nas akurat takie oczywiste, bo po polsku i tak tego nie zrobimy. No, dokładnie. Jeżeli chodzi z kolei o obraz, robią dokładnie to samo, co Xiaomi. Smartfon będzie rozpoznawał siedem, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam, predefiniowanych scen na podstawie bazy jakiejś graczy, co do końca powiedziałem, na podstawie kolorystyki, na podstawie, nie wiem, kompozycji i będzie proponował wstępne ustawienia do rodzaju sceny. Wiesz, jak to będzie działać, to okej. Okay, no, znaczy, wiesz, mnie to akurat średnio interesuje, dlatego że u mnie działa w Mate 10 Pro, w związku z tym bawię się tym od jakiegoś czasu, to nie jest żadna nowość. Natomiast dla tych, którzy mają V30, jeżeli to będzie działało, czy zamierzają mieć V30, jeżeli to będzie właśnie działało, to może być dosyć fajne urozmaicenie tak oprogramowania. Mi się wydaje, że ci, którzy już mają V30, to tego oprogramowania chyba nie dostaną, bo w tym momencie LG zabiłoby sobie możliwość sprzedaży tego nowego, ulepszonego wariantu, no bo po co kupować ulepszony, jak można kupić ten stary i sobie zaktualizować. O jednej rzeczy, słuchajcie, jeszcze nie powiedzieliśmy, nie związanej co prawda bezpośrednio z urządzeniami, tylko związanej z softem, ale wspominając o tym, że sobie po polsku ze smartfonem nie pogadamy, przypomniało mi się, że została opublikowana mapka w zasięgu jakby lokalizacji dla Google'a. Tak. Różnego oprogramowania. Tak, ale wiesz. I tam między innymi się mieści Polska. Ja bym tutaj nie był hurra dokładnie optymistyczny, bo w bardzo wiele serwisów, w tym chyba u nas Jola też, pisało, że... Nie, u nas chyba nie.
U nas to ja pisałem, ale ten cholerny sceptyk. Sporo serwisów pisało o tym, no, że prawdopodobnie dostaniemy spuszczone usługi głosowe, że będzie obsługa głosowa. Ja bym tutaj był bardzo ostrożny. Nie do końca. Prędzej chodzi po prostu o jakieś tam dodatkowe może funkcje, ale nadal pewnie będziemy gadać do tego pani. Mam Google za złe, że niestety nie można korzystać z interfejsu głosowego offline, pomimo tego, że dla bardzo wielu języków, w tym rosyjskiego, który nie jest łatwiejszy niż polski znacznie, jest obsługa offline interfejsu głosowego. Po polsku nie ma. Musimy mieć stały dostęp do internetu, co nie zawsze się niestety udaje w takich warunkach, w jakich pracujemy jako dziennikarze branżowi. Gdyby był, bardzo bym się cieszył, ale zbyt dużo czasu upłynęło, a rzecz była zapowiadana już ze 4 lata temu co najmniej, że będzie obsługa języka polskiego. Stąd mi się nie bardzo chce wierzyć, że ktokolwiek jeszcze pogodzi, to zrobi. Że nie jesteśmy pierwszorzędnym rynkiem i tyle. No dla nikogo nie jesteśmy niestety pierwszorzędnym rynkiem. Szkoda. Żegnamy się z wami, życzymy wam miłego weekendu. Może nam się uda rzeczywiście w przyszłym tygodniu z wami spotkać już w Barcelonie. Spróbujemy, może nam się uda nagrać tygodniówkę, zebrać jakoś różne rzeczy do kupy. I tak jak wam powiedzieliśmy, pierwsze premiery hiszpańskie to będzie Nokia, Huawei, Samsung. Znaczy Alcatel będzie rzeczywiście dzień wcześniej, ale no, nie wiemy, kiedy będzie można o nim puścić, nie? Nie wiemy, kiedy LG w rezultacie prawdopodobnie też będzie w przeddzień, czyli te tak, też także słuchajcie, no stay tuned od kolejnej niedzieli. Następnego dnia będzie Sony na pewno. Namawiam was bardzo na oglądanie, bo co prawda Adam mówi, że ja narzekam na Sony, ale ja narzekam na Sony głównie dlatego, że ja te smartfony bardzo lubię po prostu. Czy Sony jak Sony, no ja po prostu smartfony Sony. Nie, no mam ja też nie mam się do czego doczepiać w smartfonach Sony. A czekamy tym bardziej niecierpliwie, że w smartfonach Sony pojawią się wreszcie zmiany i nowości. No właśnie. Zobaczymy, co pokażą, bo może nas zaskoczą. Wyświetlacza wąskich ramek, jakoś tak... Może dwóch aparatów. Właśnie, zobaczmy. W zeszłym tygodniu któryś tam telefon z FCC wycofali z certyfikacji. A może coś, kurczę, odwalą takiego, ze względu na zmiany w design. Tak. Że po prostu nam szczęki opadną do samej podłogi i no... Życzymy tego firmie Sony, żeby nas zaskoczyło. Czekamy niecierpliwie na MWC. Z wami się żegnamy, życzymy udanego weekendu i zapraszamy na następną tygodniówkę, kiedy by nie była. No i oczywiście zapraszamy na nasze relacje z MWC. Oglądajcie, bądźcie z nami, komentujcie, piszcie do nas, pytajcie. Spróbujemy, jeżeli będziemy mieli chwilę, tylko odpowiadać. No i cóż, do miłego. Wszystkiego dobrego, cześć.